Witajcie moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z pierwszym tego typu filmem na moim kanale. Ten film to będzie typowy unboxing produktu, który ostatnio kupiłem. Chciałbym pokazać, co tam jest w środku, jak to wygląda, a z czasem nagram recenzję tego produktu dla Was, ponieważ myślę, że taka seria może się cieszyć nawet powodzeniem, zwłaszcza, że wiele ludzi mnie pyta o różne rzeczy, których używam do nagrywania, do odsłuchu, czy też szeroko pojętego sprzętu muzycznego i nie tylko, oraz sprzętu komputerowego, ale przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj moje zakupy ostatnie. iSpot. I co to jest? Co to jest? Co ja mogłem w iSpocie kupić? Oczywiście słuchawki Apple Beats EP, jak to woli. Zdecydowałem się na wersję w kolorze białym. Są cztery wersje kolorystyczne. Czarna, czerwona, taka granatowa z białym i biała. Dlaczego wybrałem białą? W iSpocie akurat czarnych raz, że nie mieli na stanie, a dwa, kto mnie zna, to wie, że ja lubię takie designerskie rzeczy, dlatego uważam, że biała będzie całkiem okej. Nie wiem, jak będę utrzymywał w czystości te słuchawki, znaczy z częściami plastikowymi myślę, że nie będzie problemu. Zastanawiam się, jak będzie z gąbeczkami, tak? Poruszę ten temat przy recenzji. Okej, pudełko prezentuje się w następujący sposób. Nie wyjeżdża jeszcze. BCP. Oczywiście podpis Dr. Dre. Wcześniej słuchawki marki Beats produkowała firma Monster. To były te pierwsze Beatsy, tak? Te takie, wiecie, plastikowe, duże. To były Beats Studio, te słynne i Solo. Natomiast w tej chwili te same modele Solo Pro produkuje firma Apple, a nie Monster. To jest duża różnica. Zobaczcie, na pudełeczku mamy napis Apple. Firma Monster nie jest już producentem tych słuchawek i warto o tym wspomnieć, dlatego że po prostu jeżeli widzicie, że na słuchawkach jest napisane Apple, to znaczy, że one są już z nowej serii. To jest model 2017, a jeżeli mamy logo Monstera, no to już są stare słuchawki. Generalnie zaprojektowane dla iPodów, iPhone'ów i iPadów. Powiem, dlaczego zdecydowałem się na ten model w ogóle. Otóż poszedłem sobie do iSpota i po prostu mi się, raz, że te, nie ukrywam, że mi się wizualnie te słuchawki po prostu podobały. No, ja całkiem było ok. Pierwsze Beatsy, jakie się pojawiły w ogóle na rynku, nie miały zbyt pochlebnych opinii, ale to już się naprawdę zmieniło, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Założyłem te słuchawki sobie, podłączyłem swojego iPhone'a, swoje numery, puściłem. I naprawdę mi się mega spodobało. Sound naprawdę świetny, aczkolwiek recenzja później. Porównywałem obok model wyższy, to jest chyba, z tego co pamiętam, Beats Solo 2. I on kosztował coś około 1000 zł. Ten model kosztował 450 zł. I powiem Wam, że ja jakiejś różnicy to ja specjalnie tam nie wyczułem, dlatego te słuchawki będą mi służyć typowo, nie wiem, żeby sobie chodzić w nich po mieście, albo do jakichś tam, nie wiem, do klawiszy, tak, do instrumentów, czy chociażby sobie do laptopa posłuchać muzyki. To jest ich główny cel, dlatego wydaje mi się, że one będą się w tym sprawdzać okej. Okej, więc przejdźmy do samego unboxingu. Wysuwamy kartonik. Pudełko wygląda w ten sposób. Tutaj mamy centralnie logo Beats. Ok. I otwieramy pudełko w ten sposób. I co nas tu przywitało? Change the way you hear sound, Beats. Tak estetycznie to wszystko zapakowane. W ogóle widać po prostu, że to jest marka premium. Po samym tym pudełku to wszystko jest naprawdę mega estetyczne. Ale wyciągamy ten kartonik. I na dzień dobry widzimy, że producent daje nam do słuchawek pokrowiec, tak. Ten pokrowiec jest z takiego dziwnego materiału dosyć. Ale na pokrowcu nie wiem, czy to będzie widać. Jest logo Beatsa. Jest logo i jest nawet napis Beats EP, Beats EP. Okej, wyjmijmy słuchawki. Zobaczmy, jak się prezentują w kolorze białym. Moim zdaniem słuchawki wyglądają naprawdę genialnie. Prezentują się w ten sposób. Na pałąku logo Beats, po bokach logo, konstrukcja, połączenie plastiku i metalu, te elementy są metalowe, tak mi się wydaje, to jest chyba metal,
Chociaż. Nie, no, wygląda jak Mac. To fajnie się płynnie reguluje. Nie ma takich przeskoków, tylko jest taka płynna regulacja. Ten element tutaj na górze również jest miękki, nie jest to twardy plastik, jest to miękkie. Okej, okay. I tak jak mówiłem, nie wiem jak będzie z zachowaniem czystości. Te elementy na pewno nie będzie problemów. Mogą być problemy, mi się wydaje, z tym. Chociaż, no zobaczymy. A może się okaże, że po prostu pozory mylą i nie będzie to takie trudne. Na dzień dobry, co mogę powiedzieć? No, kabelek mógłby być troszkę dłuższy. Tak, on ma co prawda tutaj pilocik razem z mikrofonem do sterowania tam, nie wiem, Spotify'em, Deezerem czy zwykłym odtwarzaczem muzyki, ale generalnie do jakości wykonania nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jest to wykonane naprawdę solidnie. Czuć po prostu profesjonalizm. Czuć, że jest to marka premium, nie jakieś dziadostwo. No. Co jeszcze bardzo fajne, jakie założę? Bardzo dobrze wytłumiają jak na takie małe słuchawki. Naprawdę jest ok. Wiadomo, że nie jest to izolacja taka pełna, bo nie, bo po prostu wielkość nawet tych słuchawek na to nie pozwala, ale jak na ten rozmiar jest naprawdę mega, mega, mega dobrze. Uwierzcie. Ok, zobaczmy, co jest jeszcze w pudełku, bo to nie wszystko. Tutaj mamy taką kieszonkę z logo Beats. Otwieram. Bang. I co my tu mamy? Mamy dokumenty i szereg nikomu niepotrzebnych papierków. A co tam jeszcze mamy? Mamy naklejkę. Zobaczcie. Wysuwam. Bicep. Naklejka. Logo Beats. Pewnie sobie nakleję na jakiegoś case'a. I szereg nikomu niepotrzebnych papierków. Blisko, proszę Państwa. I co? I ktoś oczekuje, że ja to przeczytam. Tak mniej więcej się prezentuje to, co jest w pudełku. Mi na razie słuchawki, użytkuję je dopiero jeden dzień, ale mega mi się podobają. Ich sound jest naprawdę kozacki. Być może są alternatywy, które wcale nie brzmią gorzej. Na pewno są. Nie oszukujmy się, w tym przypadku się troszkę płaci za markę. Sprawdzałem również pod instrumentem. Jest kozacko, jest tak jak ja lubię. Dlatego za jakiś czas nagram Wam szczegółową recenzję, jak one się sprawdzają w praktyce. Kolor biały, czy będzie to ok, wszystko. I myślę, że taka seria się sprawdzi. Dawajcie łapki w górę, napiszcie mi coś tam miłego, a będę częściej robił takie recenzje. Moi drodzy, dogrywam jeszcze jedną rzecz na szybko, chcę Wam o czymś powiedzieć, takie postscriptum, bo jest to bardzo ważne. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyście testowali te słuchawki tylko w autoryzowanych sklepach, typu iSpot, nie wiem, w Saturnie i w MediaMarkt chyba też są wystawione, ale w iSpocie możecie swój kabel wpiąć i swój telefon. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że marka Beats jest chyba najczęściej podrabianą marką świata, jeśli chodzi o słuchawki, a te wszystkie podróby są jakości po prostu żenującej. I bierzcie również poprawkę na to, jeśli ktoś Wam mówił, a bo mój kolega, kolegi powiedział, że kupił i te słuchawki były tam badziewne. Okej, okay, ale Wy nie znacie tego kolegi, a może był na tyle mądry, że kupił sobie po prostu podróby, żeby logo poszpanować, tak? A te słuchawki są jakości... No złej, oczywiście mówię o tych wszystkich podróbach. Dlatego, tak jak mówię, testujcie je w sklepach, będziecie mieli wiarygodność, że testujecie oryginał. I jeszcze jedna rzecz, uważajcie na zakupy słuchawek Beats z OLX-a. Tam również jest masa podrób i nie tylko podrób tak otwarcie, po prostu, że ci sprzedawcy mówią otwarcie, że to są podróby, ale również jest pełno oszustów. Moi drodzy, słyszałem również o przypadku, w którym gościu sprzedawał podrobione słuchawki Beats z chamsko ściągniętymi naklejkami z oryginałów. Nie wiem, skąd wziął te naklejki, ale tak było, nawet zdjęcia widziałem tego. I po prostu oszustwo na masową skalę sprzedawał ludziom podróby, które były jakości żenującej i nie ma co się dziwić, że niektórzy mówią, że ojej, bo to jest złe. Idźcie do sklepu. Posłuchajcie, sami się przekonajcie i kupujcie z zaufanych źródeł. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!